Marcin Najman. Witam serdecznie wszystkich. Jak wiecie, bukmacherzy nie dają mi za wielki szans. Ja od początku twierdzę, że szanse na zwycięstwo moje czy Budzianowskiego są rozłożone bardzo równo, 50 na 50. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by go jutro pokonać. I o tym możecie być przekonani i głęboko wierzę, że tak się właśnie stanie. Brawo! Marcin Najman, teraz Mariusz. Dobry wieczór wszystkim. Jutro o 23 pobawimy się, troszeczkę zobaczymy, jak fajna zabawa. Więc za kto wygra? Wygra lepszy. Mamy jeszcze jednego zamienionego w akcji. Krzyżowacki Boxing Team.pl. Mariusz, jak wygląda twoja szybkość, jeżeli chodzi o parter? Bo górę mogliśmy zobaczyć, a jak wygląda to, jeżeli chodzi o parter? Jesteś na tyle szybki, żeby złapać Najmana w ringu? Ja? Jestem bardzo wolny, ale się rusza. Ciężko mi było tutaj wejść, bo schodak na pierwsze piętro, a to dopiero się rusza. Jutro się przekonasz. Która ręka jest mocniejsza, prawa czy lewa? Ta to jest śmierć, tej się sam boję. Mam pytanie do Marcina Najmana. Marcin, jaki będziesz miał sposób na Mariusza Pudzianowskiego jutro w ringu? Po prostu bym się go wyraził. To jest bardzo prosta, czytelna gra. Wychodzi nas dwóch. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Jeszcze raz powtarzam, szanse wbrew temu, co uważają powszechnie tak zwani znawcy sportu, wcale nie są tak rozłożone, jak myślą. Szanse są dokładnie pół na pół. Jeśli ja zrealizuję swój plan taktyczny, to zwyciężę. Jeżeli uda się to Pudzianowskiemu, to wygra on. Takie są reguły tej walki, takie są reguły tej gry. To znaczy, że jeżeli powiedzmy przewrócisz się, to już będzie po walce? Nie, czy jest jakaś możliwość, że wy dostaniesz się z uścisku Mariusza Pudzianowskiego? Się okaże jutro. Ja wychodzę z nastawieniem tylko i wyłącznie, że chcę tą walkę wygrać. Jeżeli mnie przewróci na samym początku walki, wiadomo, że będę miał dużo ciężej, natomiast absolutnie nie będzie to oznaczało tego, że ta walka się zakończy. A co się wydarzy, zobaczymy jutro. Scenariusz sam, z życia samo napiszę scenariusz i na pewno mogę tylko zapewnić, o tej walce jeszcze wiele lat będziemy w stanie. Drodzy Państwo, proponuję... Mariusz. Tylko nie uciekaj mi z ringu, bo akurat w boksie można uciec, a tutaj za nogi przytrzymał. Proszę Państwa, może już podziękuję, bo kolega znany jest z tego, że lubi tutaj rozprowadzać wszystkich zawodników podczas konferencji. Drodzy Państwo, jesteśmy gotowi do tego, aby zaprosić na scenę zawodników, którzy wystąpią w trzecim Ekstrafajcie jutrzejszego wieczora. Marcin Najman, Mariusz Pudzianowski. Marcin, El Testosteron Najman. 100, 200. Marcina jest już nam znana. Przypomnę, 100 kg, 200 gram. I za chwilę ma w scenie. Pojawi się Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski! Nie, mrówka jest to. Mrówka, wolny, jasne. Nie dajcie się oszukać.